rozkład lustro dla wszystkich osób bez kontaktu lub z kryzysami w relacji. Czyli dla tych par, które częściowo być może nie mają kontaktu lub kontakt sporadyczny, również którzy ewentualnie nie mają spotkań lub nie piszą ze sobą regularnie, mają jakieś być może ciche dni po kłótni, po zerwaniu relacji. Nie wiedzą co dalej i zobaczymy właśnie co przyniesie najbliższy czas. Lustro robią co tydzień na weekend. Jest to zawsze aktualizacja, aby zobaczyć, sprawdzić energię. Także jest to na krótki czas, powiedzmy góra do 3 miesięcy, ale naprawdę mówimy tutaj o następnym miesiącu, lipcu, czy o lecie po prostu, o okresie letnim. Na pewno nie jest to dzisiejsza wróżba na pół roku lub rok, nie. To są krótkie okresy, na przykład okres letni, co się wydarzy właśnie, jakie są tendencje. Nie zapominajmy o tym, że energie się szybko zmieniają. Jest to na pewno wróżba dla tych, którzy mają aktualne problemy. Nie są to problemy sprzed 7 czy 10 lat. Jeśli partner nie odzywa się do Was ponad pół roku, jest w innym związku szczęśliwy, to na pewno nie jest to wróżba dla Was. Chyba że macie już jakieś tutaj symptomy konkretne, że chce do Was konkretnie wrócić, że zerwał tam te wszystkie relacje, że jest sam. Ale jeśli partner odszedł, nie wiem, rok temu, półtora roku temu do innej jakiejś partnerki, założył tam rodzinę, czy nawet ma dziecko, to na pewno proszę po prostu nie żyć w iluzji, prawda, że coś się z dnia na dzień teraz wydarzy. To są naprawdę takie wróżby właśnie dla osób, które mają teraz krótkotrwałe kryzysy, krótkotrwałe jakieś kłótnie, nagłe problemy i wiadomo, że mentalnie jeszcze są razem ci partnerzy, tylko po prostu mają jakieś ciche dni, czy są zawzięci, uparci, czy po prostu, były awantury, czaskanie drzwiami, są różne sytuacje, prawda? Więc zobaczmy, czy jest szansa właśnie powrotu i naprawienia, tak, tych uczuć i relacji, które przez takie kłótnie na pewno ponoszą straty. Takie relacje pewnie ponoszą straty, jeśli chodzi o takie właśnie tej kryzysy, zerwania, prawda? Dobrze, zobaczmy, kochani. Zanim zacznę, proszę o subskrypcję mojego kanału Orakel Miłości u Loeli. Proszę również o lajki, komentarze, tematy. Proszę o feedback, czy rezonuje z Państwem ta wróżba. Dla mnie to jest bardzo ważne, by zawsze właśnie tutaj kreatywnie coś nowego wymyślać, żeby wiedzieć właśnie, z kim rezonuje, żeby zobaczyć właśnie, jaka część widzów się tutaj powtarza zawsze u mnie na kanale, by odbudować kontakt właśnie. To jest wszystko ważne. Dziękuję serdecznie z góry. Dzisiaj mam ciekawą wróżbę na lustro, ponieważ wylosowałam po prostu karty Tarota na przemian z kartami Lenormandza. Pragnę zrobić taki miks właśnie Tarot plus Lenormand. Ostatnie moje czytanie lustra były zawsze większość kart Lenormanda. Dzisiaj robię taki właśnie interesujący miks. Także zobaczymy właśnie, co te dwie talie ze sobą wspólnie, prawda, tutaj pokażą. Czy będą ze sobą właśnie współgrać, czy uzupełnią się. Bardzo jestem ciekawa. Specjalnie wymyśliłam coś właśnie innego, by sprawdzić energię obu talii. Teraz mamy tak. Pierwsza strona to jest strona osoby pytającej, czyli Wasza. Wyglądacie w ten sposób. To jest moja strona prawa. Pierwsza.
Druga strona to jest moja strona lewa i to jest właśnie osoba, o którą pytacie, mężczyzna. Jeśli mężczyźni tutaj patrzą, to proszę sobie te strony jakoś odwrócić, w zależności właśnie od sytuacji, dopasować te energie, te strony można poodwracać energetycznie. Chodzi tylko po prostu o te dwie osoby w związku, czy to jest teraz pani, która pyta, czy pan, który pyta, jest to dla mnie obojętne, jakie płci w związku są, też jest dla mnie to obojętnie, chodzi o energię. Mi jest zawsze łatwiej mówić z punktu widzenia kobiety, no bo ponieważ nią jestem, więc jest mi to prościej po prostu wyrażać, tak? A panowie sobie to odwracają. Także to jest osoba, o którą pytacie. I kochani, zobaczmy pierwszy poziom. Pierwszy poziom to jest poziom mentalny, poziom głowy. Co jest u Was na poziomie mentalnym i co jest u partnera? Dzisiaj będę robiła właśnie tak równomiernie te poziomy właśnie u Was dwóch. Więc co jest u Was, u osoby pytającej na dzień dzisiejszy w głowie, na chwilę obecną? Myślicie dzisiaj w głowie, macie myśli po prostu takie intensywne, że partner być może ma dużo do wyboru, nie może się zdecydować między Wami, między być może jakimiś innymi partnerkami, że jest niezdecydowany, niekonkretny, że być może macie jeszcze konkurencję lub on ma właśnie więcej możliwości niż tylko związek z Wami. I myślicie, że on się waha i nie pokazuje właśnie jakiejś tej konkretnej, stabilnej decyzji, prawda? Myślicie, że właśnie jest jakiś zawirowany, że żongluje sobie, ma więcej alternatyw. Także widzicie go właśnie jako osobę taką nieskoncentrowaną, niezdecydowaną. Widzicie go również tutaj być może troszkę jak nieuczciwego dla Was, karta lisa, egoistycznego, być może myślącego tylko właśnie o sobie, żonglującego większością różnych możliwości i to na pewno wzbudza u Was mentalnie taką nieufność. Myślicie, że nie do końca on jest szczery. Jesteście właśnie tutaj troszkę sceptycznie chyba nastawione. Myślicie, że być może Was troszkę oszukuje, okłamuje, że właśnie coś tutaj kombinuje, że ma dużo do wyboru, że nie może się zdecydować, właśnie nie może podjąć decyzji konkretnej w stosunku do Was. Nie wie, co chce, jest zmienny, właśnie tutaj być może jakiś, nie wiem, kłamliwy, oszukuje troszkę, być może ma coś tam na boku właśnie i Wy jesteście tutaj na poziomie głowy bardzo nieufne. No być może już doszło do jakiejś zdrady, tak? Było to być może powodem właśnie Waszej kłótni, czy rozstania, czy kryzysu. Postąpił on nieuczciwie, nielojalnie, egoistycznie i teraz myślicie właśnie Wy, osoby pytające, że on jest absolutnie nieszczery. I właśnie tutaj bawi się jakby, prawda, większością różnych no, alternatywnych rozwiązań, nie może się zdecydować, niekonkretny, więc nie ufacie mu do końca. Co partner Wasz, to znaczy co osoba, o którą pytacie, w której jesteście zakochani, ma w głowie, na poziomie mentalnym? As Pentakli, czyli Wasz partner myśli o tym, by zacząć od nowa coś stabilnego, coś po prostu tutaj, no, co da jemu zabezpieczenie, co da mu właśnie stabilność, długotrwałość też. Także on chciałby zacząć wszystko od nowa, chce również Wam o tym napisać lub chce kontaktu z Wami, chce
chce się z Wami skontaktować i powiedzieć o tym, że on właśnie pragnie czegoś nowego, stabilnego, być może z Wami właśnie, że chce się zdecydować na nowy, taki dobry, stabilny początek. Być może jeśli są inne jakieś problemy tutaj finansowe, bo to jest karta też asa monet, tak, czyli finansowe, czy z pracą, czy no właśnie z kontraktem w pracy, to być może właśnie tutaj partner szuka nowej stabilizacji, nowych rozwiązań, zacznie właśnie teraz nową pracę, nową stabilizację, chce się ustatkować, chce się ustawić jakoś tutaj, prawda, porządnie, by zapewnić właśnie Wam jakieś bezpieczeństwo i też sobie oczywiście, i chcę Wam to wszystko tutaj poprzez jakiś kontakt właśnie powiedzieć, napisać. Także chcę na pewno kontaktu z Wami, odnowienia tego kontaktu i pragnie coś właśnie, jakiegoś nowego początku, tak? Czyli zacznie się u niego na pewno coś nowego. A że karta monet jest to karta powolna, więc no musicie się uzbroić w cierpliwość i jeszcze właśnie na pewno jest to też karta stabilizacji, tak, konkretu i karta właśnie jakichś zmian, jakiegoś nowego początku. Także coś właśnie tutaj partner chce nowego zacząć, ma nowe plany, które chce realizować. Zobaczmy, kochani, teraz, co u Was i u partnera jest w sercu, prawda? Strona emocjonalna, uczuciowa, czyli od osoby pytającej zaczynam. Piątka mieczy. Piątka mieczy mówi o Waszym silnym ego, z którym po prostu no, macie problemy, czyli walczycie z Waszym silnym ego, nie chcecie popuścić. Przypuśćmy, mieliście jakąś kłótnię, spory, nie wiem, właśnie zerwanie tego związku, czy jakaś przerwa w tym związku. Udowadniacie sobie teraz rację, że macie rację. Walczycie ze swoim właśnie ego. Jesteście dumne, uparte. Chcecie sobie i partnerowi udowodnić jakieś racje, tak? I tutaj właśnie no, męczycie się z tym również, ponieważ widzicie, no, myślicie tak intensywnie o tym właśnie, co się stało, o tym kryzysie, kłótni, zerwaniu, że no, głowa Wam po prostu już, jak to się mówi, pęka w szwach od tych myśli, od tego uporu, dumy, tak? Więc na pewno nie jest to dla Was sytuacja łatwa. Chcecie też przemyśleć wszystko racjonalnie właśnie na poziomie swoich myśli, swojej głowy. W sercu macie taką zawziętość, no też chaos emocjonalny na pewno, ale zranione emocje nie pozwalają Wam właśnie popuścić i no chcecie zostać przy swoim silnym ego. Także tu jest taka sytuacja, no są zawikłania jakieś na poziomie serca, tutaj jakieś komplikacje, opóźnienie akcji, no właśnie tutaj sprawy skomplikowane, niewyjaśnione, być może właśnie zawiłe jakieś tu historie miłosne, zawiłe uczucia, skomplikowana miłość, być może również toksyczna miłość, która no, męczy Was, obciąża. Na pewno jest to też tutaj sytuacja obciążająca dla Was. Także w sercu macie tutaj jakieś bardzo skomplikowane uczucia. Też być może właśnie ta karta tutaj na poziomie głowy, że nie ufacie partnerowi, być może jest jakaś rywalka, wiecie, podejrzewacie partnera o jakąś tutaj konkurencję, zdradę, rywalkę, kochankę, trzecią osobę, która ciągle Wam tutaj w uczuciach, w emocjach, w sprawach miłosnych miesza, intryguje, psuje właśnie i jesteście teraz jakby dumne, chcecie właśnie przerwy, by partner to wszystko tutaj wyjaśnił. Także ta nieufność, którą macie w głowie jako blokadę,
tutaj by się też pokrywała właśnie z tymi skomplikowanymi uczuciami na poziomie serca, które Was tutaj właśnie, no jakby też zatruwają, zatruwają Wam głowę właśnie tym takim, tą trucizną, tym jadem, prawda? Głowę i serce, ponieważ mówimy też tu o poziomie serca, więc zatruwają Wasze uczucia też, emocje. Zobaczmy, co partner ma w sercu. Kapłanka. No, partner też być może ma jakieś sekrety, które skrywa w sercu emocjonalnie. Być może nie chce Wam powiedzieć o emocjach lub o jakiejś sytuacji tutaj dwojakiej, że być może no, rzeczywiście jest jakiś trójkąt. Na pewno jest to też karta sekretów, niewyjaśnionych jakichś spraw. Kapłanka też właśnie jest kartą, gdzie ewentualnie jest jakiś tutaj sekret, czego nie chce Wam partner wyjaśnić, powiedzieć o jego uczuciach, o jego emocjach, czy o jakiejś właśnie tutaj jego takiej dwoistości uczuć, tak? Być może jeszcze kogoś ma. W każdym bądź razie w sercu pragnąłby czegoś pięknego, tak? Stabilnego z Wami. Ma jakieś tutaj priorytety, wartości, wierzy w coś, że można coś rozwinąć. Ma tą właśnie nadzieję i wiarę. Też słucha swoich uczuć i intuicji i wierzy w to, że właśnie dojdzie tutaj do spotkania między Wami. Chciałby bardzo odnowienia spotkania. Ta karta też może mówić właśnie albo o tym, że pragnie właśnie na poziomie serca o spotkaniu z Wami, kontakcie, lub również może tutaj taka mi się nasuwa druga opcja, że te właśnie jakieś tutaj sekrety, które skrywa emocjonalne, uczuciowe Wasz partner, o którego pytacie, wyjdą na światło dzienne. Będą tutaj wyjaśnione, tak? Dowiecie się o czymś. Wyjdą właśnie publicznie. I właśnie dowiecie się, co było tutaj ukryte, dlaczego się partner nie mógł tak zdecydować, wybierał tutaj, miał więcej opcji, dlaczego mu nie ufacie, tak? Czy jest rzeczywiście tu jakaś rywalka, konkurentka, tak, kochanka, osoba trzecia, więc na poziomie serca być może on chce powiedzieć Wam, szuka kontaktu, chciałby się spotkać, porozmawiać, czy nawet w dosłownym tego słowa znaczeniu spotkanie, czy przez internet, tak? No, spotkanie się i porozmawianie właśnie, co jeszcze jest niewyjaśnione między Wami, co on ukrywa, co się stało, że doszło do takich tutaj problemów między Wami. Także być może te sekrety wyjdą tutaj na światło dzienne. On chciałby o tym porozmawiać, to wyjaśnić, nie chciałby tych właśnie spraw emocjonalnych, uczuciowych ukrywać więcej przed Wami, tylko ma potrzebę widocznie właśnie porozmawiania z Wami, wyjaśnienia tego. Zobaczmy, kochani, co Wy i co partner zamierzacie, czyli co będzie w najbliższym czasie. Wy pragniecie, by przyszedł do Was partner z powrotem, o którego pytacie, w którym jesteście zakochane, żeby przyszedł do Was z powrotem, i żeby właśnie pokazał się tak jak ten król buław, czyli konkretny, zdecydowany, wiedzący czego chce, dążący do celu, dążący właśnie do następnej jakby próby Waszego związku, Waszej miłości, by przyszedł właśnie z pożądaniem, z miłością, by akcję jakąś zrobił, tak? Czyli tej namiętność, by otworzyła się między Wami jeszcze raz namiętność, by pokazał właśnie się jako energiczny, aktywny partner, który walczy o Was i o Wasz związek, który Was pożąda, pragnie, który Was chce jako partnerkę. I pragniecie właśnie, żeby on otworzył się, rozmawiał z Wami, by przyszedł, by zadzwonił, napisał, tak? By dał znać, by powziął jakąś akcję. Także pragniecie tego, chciałybyście, żeby partner właśnie tutaj taką miał właśnie siłę, jak ten król buław, tak? Czyli pokazał się właśnie walczący,
zdecydowany. Król Buław to oczywiście zdecydowanie wie, o co walczy. Ma wyznaczony cel, do którego śmiało dąży. Jest aktywny, z łatwością pokonuje wszystkie problemy i wyzwania. Jest bardzo pewny siebie, namiętny, seksualny. Tak, także walczy tutaj o swoje właśnie priorytety, o swój związek. Walczy ogniście, namiętnie. Także takiego partnera pragniecie, takiej akcji też chcecie, prawda? Chcecie właśnie, by powrócił, by walczył, by się nie poddał, by nie żonglował już wieloma różnymi alternatywami, tylko by walczył o Was, o Wasz związek. Co zamierza zrobić partner? Co, jakie ma plany? Co myśli? Partner chce zbudować coś konkretnego, coś właśnie tutaj stabilnego. Karta 9 monet, czyli chciałby konsekwentnie dążyć do sukcesu, jako odpowiedzialny partner, właśnie chciałby stabilizacji, czy właśnie w związku z Wami, czy właśnie finansowej, zawodowej, emocjonalnej, na każdym tutaj jakby poziomie, tak? W każdym aspekcie właśnie chciałby być spełniony i mieć sukces. I właśnie to zamierza, takie są jego plany. Chciałby właśnie, by te chmury się rozjaśniły, by zaświeciło słońce i by znów właśnie te symboliczne bociany, czyli zwiastun dobrej nowiny, by właśnie przyniosły coś pozytywnego, pozytywne zmiany u Was, w Waszym związku, stabilność, wyjaśnienie wszystkich tej sekretnych spraw, wszystkich tej niewyjaśnionych właśnie tutaj jakichś spraw, przez które Wy nie ufacie Mu. Chciałby właśnie tutaj zdecydowanie też przyjść do Was, by stabilnie coś z Wami jeszcze raz spróbować, czy zbudować, czy wyjaśnić. Właśnie to jest bardzo ważne, że te karty monet tutaj mówią o właśnie stabilizacji. Tak, no będzie to wolne tempo, w którym on wróci i wszystko będzie wyjaśniał, ale stabilne, wolne, ale bardzo takie właśnie silne, tak? Z zamiarem właśnie czegoś stabilnego. Także warto na to poczekać. No i tutaj dobre zmiany, dobre nowiny. Na pewno chcę jakichś pozytywnych znowu tutaj zmian z Wami, tak? W kierunku do Was. Także to zamierza partner bardzo pozytywnie w sumie, tak? Zobaczmy teraz, co Was łączy, kochani. Co Was łączy, to są właśnie karty te w środku, pomiędzy Wami, które tutaj łączą te dwie strony lustra, prawda? Zobaczmy sobie najpierw karty Lenormandza. Łączy Was na pewno niepokój o ten związek, czyli oboje martwicie się, no jest frustracja, nerwowość, niepokój, dużo myśli, rozmyśliwań, dużo niespokojnych tutaj, nie wiem, dni i nocy. No tak, tak jak było właśnie na tej karcie, czyli to bardzo tutaj współgra ze sobą, tak? Bardzo tutaj walka taka ze swoim ego, rozmyśliwania właśnie o emocjach, uczuciach, co będzie z tym związkiem, jak to wszystko wyjaśnić, tak? Czyli łączy Was to również, że jesteście niespokojni, jesteście też sfrustrowani tym, co się stało, że nie macie właśnie regularnych kontaktów, rozmów, tak? Tam miłych momentów, ale też pragniecie właśnie tu wszystko wyjaśnić. Pomimo to, że te rozmowy nie będą łatwe, będą niespokojne, jakieś drażliwe, ale oboje, ponieważ to Was właśnie łączy, że chcecie tych rozmów, jesteście gotowi na te rozmowy, chcecie wszystko wyjaśnić, by po prostu dać szansę temu związkowi. Czujecie się właśnie, że należy tutaj zawalczyć, tak? Czujecie, że należy zawalczyć o ten związek, ponieważ czujecie się jeszcze właśnie bardzo ze sobą związani. Więc na pewno pragniecie razem rozmów, tak? Czyli rozmów wyjaśniających, czyli właśnie tutaj rozwiązań, dyskusji, pomimo, że będą one właśnie, tak jak mówiłam już, chaotyczne, nerwowe, no być może też troszkę takie jakieś sprzeczki lekkie, ale chcecie zawalczyć i wyjaśnić to wszystko, by
być ze sobą w związku. Czyli to, co Was łączy, to jest właśnie poczucie walki o ten związek, tak? Wyjaśnienia problemów w tym związku. Karty Tarota mówią, że w tej chwili, na dzień dzisiejszy, jesteście oboje w takiej pozycji wisielca, czyli pasywnej. Jesteście pasywni, walczycie właśnie ze swoim ego, uparci jesteście, dumni, oboje troszeczkę właśnie tacy tutaj w sobie zamknięci, tak? No, męczycie się też, powiem szczerze, tutaj i emocjonalnie, i mentalnie, ale chcecie po prostu rozpatrzyć te Wasze problemy w związku z innej perspektywy, chcecie wzmocnić się, zobaczyć właśnie, jak można te problemy rozwiązać, jak zacząć od nowa, czyli tutaj troszeczkę tak uspokojenie się właśnie w tym takim stanie właśnie pasywnym, troszeczkę wycofanie się, tak, potrzeba bycia samotnym, samemu właśnie przemyśleć wszystko od początku, by jakby nabrać wiatrów w żagle i zacząć jeszcze raz. I tutaj jest właśnie znowu karta monet, właśnie dziwnie, że w tym czytaniu bardzo dużo monet mi tutaj wypadło, czyli taka powolna bardzo tutaj wibracja, powolna energia, ale stabilna. Tutaj jest jednak paść pentakli, czyli jeszcze no, jest być może trochę czasu minie, tak, by rozwiązać te wszystkie Wasze tu problemy. No, powolna karta, ale chodzi o to, że rozwinąć to stabilnie, nauczyć się jeszcze raz, co zrobiliście źle, przemyśleć jeszcze raz, by nie robić tych samych błędów. Troszeczkę oboje też jesteście jacyś niedojrzali, niedoświadczeni. Każdy jakby walczy o swoje ego, każdy jakby trzyma się swojej racji, swoich tutaj, nie wiem, jakichś, nie wiem, być może reguł, ale troszeczkę jesteście w tym jeszcze niedojrzali. Musicie dojrzeć, przemyśleć, co właśnie było źle, co było właśnie punktem drażliwym Waszej relacji, by to wszystko poprawić, by nauczyć się właśnie na własnych błędach, by nie popełniać tych błędów ciągle, ponieważ no wtedy na pewno będzie to takim punktem frustracyjnym, tak, frustracja totalna, więc musicie się nauczyć, by Wasze problemy i właśnie punkty, które są drażniące w związku, rozwiązywać wspólnie, jakoś łagodnie, spokojnie, stabilnie, prawda, by nie od razu tutaj urywać tą relację, ponieważ no takie urwanie relacji, urwanie spotkań, chwil razem pięknych, na pewno przynosi szkody właśnie, co się teraz zdarzyło. Także takie tutaj są właśnie karty w lustrze. Bardzo ciekawe. Jeszcze na dnie talii Tarota mam śmierć, czyli kochani, śmierć właśnie, znajdujecie się w takiej stanie, w takim stanie teraz śmierci, tak? Czyli nie macie właśnie regularnych, jak już powiedziałam, kontaktów, spotkań, pięknych, intymnych momentów, miłosnych chwil. Nie macie też być może nawet kontaktu pisemnego, czy nie dzwonicie ze sobą lub sporadycznie. I to właśnie coś umarło między Wami, coś się załamało, skończyło. Ale widzimy tu piękny horyzont, czyli przyjdzie coś nowego. Po to coś umarło teraz, byście się nauczyli, jak ze sobą inaczej być, rozmawiać, spędzać czas, by narodziło się między Wami coś jeszcze piękniejszego, dojrzalszego. Powinniście razem dojrzeć po prostu do czegoś, by budować coś bardziej dojrzało i bardziej właśnie zrównoważone, na takim bardzo no, dojrzalszym, prawda, tutaj zrozumieniu, czyli bardziej właśnie dojrzale rozwiązywać swoje jakieś problemy, które Was tutaj dręczą, tak? Także na pewno jest nowa szansa na nowy początek, narodzenie się właśnie tej nowej jakiejś jeszcze raz relacji po tych kryzysach. Śmierć oznacza także właśnie tutaj coś pozytywnego w tym momencie. Zobaczmy jeszcze, kochani, kartę anielską dla każdego z Was. Co powie właśnie karta anielska dla tego związku? Proszę o wskazówkę aniołów dla tego związku. Proszę o wskazówkę anielską dla tego związku.
proszę o wskazówkę anielską. Dla tego związku. Dla osoby pytającej. Spłacone długi, obciążenia z przeszłości oraz tendencje do zadłużenia się zostały usunięte z Twojego życia. Spłacone długi mogą być to nie tylko finansowe długi, ale również jakieś karmiczne, jakieś, które Was obciążały. Być może mieliście jakieś tutaj punkty frustracyjne w Waszym związku, gdzie były one powodami kłótni. Być może no, długi finansowe, kredyty, finanse po prostu były Waszą tutaj właśnie jakąś taką drażliwą, tak? Drażliwym tematem w Waszym związku lub spłacone długi karmiczne. Nie jesteście już nic winne wszechświatowi i możecie zacząć jeszcze raz bez jakichś obciążeń karmicznych. Zobaczmy teraz dla partnera. Nic na siłę. Przestań starać się wszystko kontrolować i otworzą się przed Tobą wszystkie drzwi. Czyli widocznie partner ma jakieś tendencje do nadmiernej kontroli. Kontroluje Was być może w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, jak również być może przez internet, WhatsApp, Messenger, Twitter, nie wiem, prawda? Przez te różne takie socjalne netzwerki. Czujecie się kontrolowane. No powinien tutaj na pewno dać na luz i nie powinien wszystko kontrolować, nie być zazdrosny nadmiernie, nie robić jakichś tu afer, awantur, ponieważ wtedy na pewno jest to takie obciążające dla Was i być może nawet powoduje kłótnie, prawda, u Was. Zobaczmy może jeszcze tej kartę miłosną, orakel miłosny. Dla tej relacji kartę miłosną, proszę kartę miłosną dla tej relacji. Proszę o kartę miłosną dla tej relacji. Proszę o kartę miłosną dla tej relacji. Children, you love, life is binding, affected by children. Ok, w dosłownym tego słowa znaczeniu być może, nie wiem, były też jakieś kłótnie przez dzieci lub chcecie mieć dzieci, jeden ucieka przed tym, nie chce brać odpowiedzialności. Wy chcecie mieć dzieci, on nie chce, lub on chce mieć dzieci, wy nie chcecie. No różne są te energie, być może był to temat jakiś frustracyjny. Wy chcecie być w ciąży, on nie chce podejmować takich kroków, nie chce podejmować takiej odpowiedzialności, nie jest dojrzały do tego, lub nie macie finansowej jakiejś tej pewności czy zabezpieczenia właśnie, żeby mieć dzieci. Lub dzieci mówią też w kartach o nowym początku. Więc wszyscy ci, którzy oglądają teraz mój filmik i mówią nie, chodzi nie o dzieci, chodzi nie o jakieś patchwork family, czy nie chodzi o nasze wspólne dzieci, czy nie chodzi o ciążę, ok? To być może właśnie tutaj jest taka zapowiedź nowego początku między Wami, czyli pogodzenia się, wyjaśnienia spraw i nowego początku, czyli jeszcze raz chcecie spróbować po wyjaśnieniu tej, po tych rozmowach burzliwych, tak, które nadejdą na pewno, chcecie wyjaśnić coś jeszcze raz. Zobaczmy też tutaj ten orakel miłosny, co powie właśnie inny. Tutaj inna karta, inna talia kart dla tego związku, do tego lustra. Proszę o poradę dla... O, już wypadła, dziękuję. A znów ta karta. No cały tydzień mi wypadała ta karta i jeszcze dziś. Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Czyli jesteś bardziej kochana, niż możesz sobie to w ogóle wyobrazić. Myśl ciągle o tym, ja Ciebie kocham. Czyli miłość nie umarła. Tutaj żar tej miłości jeszcze ciągle jest, tak? Ta karta mi wypada cały tydzień i jeszcze dziś znów w niedzielę mi wypadła. No cały czas tą kartę, pomimo to, że mam 40 tych kart, ciągle mam w tym tygodniu tą kartę w ręce, więc no na pewno jest tutaj znów potwierdzenie, partner Ciebie kocha, myśli o Tobie i ciągle Ty też nie możesz zapominać, musisz o tym myśleć, że on mówi, kocham Cię, nie wątp w to, prawda? Nie miej wątpliwości, że Ciebie kocham. Także kochani, zobaczmy jeszcze może energetyczny orakel. Też jestem ciekawa właśnie, co tutaj pokaże,
żebyśmy mieli właśnie różne karty, które ze sobą tutaj rozmawiają, które dadzą Wam więcej rad i wskazówek. O, już wypadła, dziękuję. Reise, Weg, neue Weg. Ok, czyli neue Wege, neue Weg. Das heißt, to znaczy właśnie, że zacznie się coś nowego między Wami. Czyli zamknijcie wszystko, co było, otwórzcie nową drogę. Pójdźcie nową drogą, spróbujcie jeszcze raz. Otwórzcie się na siebie, wyjaśnijcie wszystko, kochacie się, spłaciliście już, nie wiem, jakieś sprawy finansowe między Wami, które Was frustrowały, które były balastem w Waszym związku lub jakieś długi karmiczne zostały teraz spłacone, wyjaśnione. Nie kontrolujcie się, nie bądźcie zazdrośni, nie róbcie nic tutaj na siłę. Miłość jest na pewno tutaj w Waszym związku. Teraz zacznijcie jeszcze raz wszystko od nowa. Pójdźcie nową drogą razem, ale dojrzalsi. Wyjaśnijcie najpierw wszystko, co jest właśnie dręczące w Waszym związku. I spróbujcie właśnie jeszcze raz. Podejmijcie to ryzyko. Tak jak tutaj jest ten most taki wiszący, jest ten most niebezpieczny. Jest to ryzyko, że można upaść, można znów właśnie się poturbować, ale chcecie jeszcze raz podjąć to ryzyko razem, chcecie pójść jeszcze raz tą nową drogą wspólnie, więc spróbujcie jeszcze raz. Nawet gdybyście jeszcze raz, nie wiem, mieli jakieś tej problemy i tak dalej, musicie być dojrzalsi, by to wyjaśnić, by to właśnie tutaj razem majstrować jakoś, więc pójdźcie tą nową drogą, kochani, jeszcze raz razem. Optymistyczna karta. I karty pięknie ze sobą tutaj znowu jakby rozmawiają, ponieważ no, większość tutaj kart pokazuje właśnie tą nową próbę, wyjaśnienie starych tych tutaj problemów i jeszcze jedną szansę dla tego związku. Ślicznie, dziękuję Państwu. Proszę o subskrypcję, lajki, komentarze. Czy ten rozkład lustra właśnie z Państwem rezonował? I dziękuję serdecznie dzisiaj właśnie w tą niedzielę na oglądnięcie mojego kanału. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, wyjaśnienia wszystkich tych kryzysów i do usłyszenia na moim kanale już wkrótce.